marszał? A gdzie jest ksiądz Paweł? O, czemu jestem taka samotna? Dzieciaki, a wy jesteście ze mną? Nikt się nie odzywa? Jestem sama, jak ten palec albo coś tam. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Co się stało, Skaj? No nie widzi ksiądz, nie ma marszala. No właśnie, o tym chciałem ci powiedzieć dzisiaj. Co się stało? Marszal? No zachorował i został w domu i nawet do pracy nie poszedł. Dlatego dzisiaj jesteśmy sami. O nie, ciężko zachorował? Nie, to nic poważnego, za niedługo wyzdrowieje. A to. Ale widzę, że tęsknisz już za nim. Wie ksiądz, mimo że się tak kłóciliśmy, to bardzo go lubię i myślałam, że dzisiaj spędzimy czas razem. Ale dobrze, że czujesz się smutna, bo smutek jest ważny. I dzisiaj trochę o smutku chciałem opowiedzieć tobie, dzieciom, ale i marszałowi, który będzie nas przez internet oglądał. Wow. No to zaczynajmy. Zaczynajmy. Ale na sam początek, skoro nie ma z nami marszała, a dostaliśmy tydzień temu wasze podobizny, to postawimy podobiznę naszego przyjaciela, żeby było razem z nami na spotkaniu. Pamiętasz, Sky, tydzień temu mówiliśmy o niedzieli... Palmowej. Jakiej? Dokładnie, Niedziela Palmowa. Drogie dzieci, Niedziela Palmowa rozpoczyna w Kościele bardzo ważny tydzień. Ten tydzień nazywa się Wielkim Tygodniem. Wielki Tydzień to jest czas, kiedy Pan Jezus już tak bardzo mocno przygotowywał się do swojego największego święta. A pamiętasz, jakie to jest to największe święto? Wielkanoc. Czyli? Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Tak jest, zgadzam się. To jest zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ale zanim Pan Jezus zmartwychwstał, pierwsze musiał przeżyć wiele rzeczy. Zaczęło się wszystko od Niedzieli Palmowej, kiedy przyjechał do miasta, w którym miał zginąć, czyli do Jerozolimy. Przebywał potem w tym mieście, spotykał się z ludźmi i dzisiaj chciałbym, żebyśmy skupili się na trzech dniach. Na Wielkim Czwartku, Wielkim Piątku i Wielkiej Sobocie, a zarazem Niedzieli Zmartwychwstania Pana Jezusa. W Wielki Czwartek Pan Jezus razem ze swoimi uczniami udał się do takiej sali, która nazywa się Wieczernikiem, na wieczerze. W trakcie tej wieczerzy, w trakcie tego spotkania, tej kolacji, Pan Jezus zrobił niesamowicie ważną rzecz. Ustanowił dwa sakramenty. A ty wiesz w ogóle, ile jest sakramentów? Oj, a mógłby mi ksiądz przypomnieć? Siedem? Siedem, tak jest. Sakramentów jest siedem. Każdy z nas, jak był dzieckiem, przyjął już jeden sakrament. To był chrzest. Kiedy jesteśmy w klasie trzeciej, idziemy do komunii, przyjmujemy kolejne dwa sakramenty. Pokutę i Eucharystię. Kiedy będziemy już starsi, w ósmej klasie przyjmiemy bierzmowanie. Nasi rodzice przyjęli sakrament małżeństwa. Ja przyjąłem sakrament kapłaństwa. No i jest jeszcze sakrament dla ludzi, którzy są chorzy, którzy są przed jakąś operacją, przed dla zabiegiem. Marszala? O, też, ale to takich bardziej chorych przeważnie. Dla osób starszych, bardzo schorowanych, sakrament namaszczenia chorych. I dzisiaj chcę wam powiedzieć o tym, co Pan Jezus zrobił w czwartek. Dwa sakramenty. Sakrament Eucharystii i sakrament kapłaństwa. Pan Jezus na tej ostatniej wieczerzy wziął chleb w swoje ręce, podał go swoim uczniom, połamał i powiedział: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest ciało moje. Potem wziął kielich z winem, podobnie podał swoim uczniom i powiedział: bierzcie i pijcie z tego wszyscy, to jest kielich krwi mojej. I potem dodał słowa: to czyńcie na moją pamiątkę. Czy tobie, Skaj, te słowa z czymś się kojarzą? Coś takiego było zaraz. Kiedy te słowa? No tak, na mszy świętej te słowa słyszymy. Pan Jezus tymi słowami zachęcił apostołów: odprawiajcie mszę świętą, tak jak On odprawił pierwszą mszę świętą Wielki w czwartek w Wieczerniku dla swoich uczniów. Powiedział: to czyńcie na moją pamiątkę. Róbcie to wy, moi uczniowie. A kiedy uczniowie umarli, robili to ich następcy. I dzisiaj tymi następcami apostołów są wszyscy księża, którzy powtarzają ten sakrament Eucharystii, bo sami są księżmi.
I kiedy skończyła się ta wieczerza, Pan Jezus poczuł się strasznie samotny. Trochę tak jak ty dzisiaj, ale naprawdę dużo bardziej. Poszedł ze swoimi uczniami do ogrodu oliwnego, żeby się modlić. Zabrał ze sobą swoich trzech uczniów, żeby byli bliżej Niego i prosił ich: czuwajcie i módlcie się razem ze mną. Niestety, kiedy Pan Jezus modlił się całą noc w tym ogrodzie, za każdym razem, kiedy patrzył na apostołów, apostołowie spali. Nie potrafili czuwać, nie potrafili towarzyszyć Panu Jezusowi. Ale największa zdrada dopiero miała się wydarzyć. Jeden z 12 uczniów o imieniu Judasz sprzedał Pana Jezusa arcykapłanom, złym ludziom, którzy chcieli śmierci Pana Jezusa. No nie, jak mógł tak zrobić? Widzisz, nie potrafił dostrzec, że Pan Jezus jest naprawdę Bogiem, że pieniądze i to wszystko nie jest ważniejsze od Pana Jezusa. A jego, no niestety, to zaślepiło. Za 30 srebrników, czyli tak naprawdę za niedużo, sprzedał Pana Jezusa, powiedział żołnierzom, gdzie będzie przebywał. I oni przyszli i go pojmali razem z Judaszem, zaprowadzili przed sąd. Tam stała się kolejna zdrada. Ludzie oskarżyli Pana Jezusa o rzeczy, które były nieprawdą. Oskarżali Go, bili Go, mówili na Niego bardzo złe rzeczy. I wydano wyrok na Pana Jezusa. Wyrok skazujący. Kazano Pana Jezusa ukrzyżować. Ukrzyżować na górze Golgocie. I stało się to w Wielki Piątek. Pan Jezus wziął krzyż na swoje ramiona, co wspominamy w 14 stacjach Drogi Krzyżowej, którą zawsze w piątki odprawiamy w Wielkim Poście. I niósł ten ciężki krzyż aż na górę Golgoty. Tam został ukrzyżowany. Umarł praktycznie w osamotnieniu. Przy krzyżu byli tylko jego najbliżsi, jego matka, jego umiłowany uczeń Jan, inne niewiasty, które za nim szły, a uczniowie pozostali pouciekali. Tak się wystraszyli. I Pan Jezus umarł. Umarł w samotności, tak naprawdę. Umarł, bardzo okrutnie zbity, ale nie zrobił tego dlatego, że ktoś mu kazał. Pan Jezus umarł tylko i wyłącznie dlatego, bo bardzo mocno nas kochał i wiedział, że w ten sposób może nam otworzyć drogę do nieba. Zaraz, był taki samotny, a tak bardzo nas kochał? Widzisz? Bo Pan Jezus chciał nas nauczyć tego, jak powinniśmy się kochać nawzajem. Że nie liczyć na korzyści, żeby nie liczyć na pieniądze, jak Judasz, ale żeby umieć docenić to, co mamy, żebyśmy tym się sami dzielili, a to, co mamy najważniejszego, jest nasze życie, czyli my sami. Potem przychodzi czas Wielkiej Soboty, kiedy Pan Jezus leży w grobie. Wielka Sobota jest dla nas bardzo ważnym dniem, bo my już wtedy pomalutku przygotowujemy się do tego, co będzie się działo. Jest taka piękna liturgia w Kościele w całym świecie wieczorem. Nazywa się liturgią paschalną, kiedy świętujemy już to, że Pan Jezus pokonał śmierć, że Pan Jezus pokonał szatana, że Pan Jezus pokonał zło. Dlatego ta liturgia paschalna i Wielka Sobota jest też dla nas ważna, bo w Wielką Sobotę przychodzimy do Kościoła, przynosimy często pokarmy do poświęcenia, które mają wielką symbolikę. Przynosimy chleb w koszyku, który jest symbolem komunii eucharystycznej, którą przyjmujemy na mszy świętej. Przynosimy baranka paschalnego z taką chorągwią białą, który jest symbolem zmartwychwstałego Pana Jezusa. Przynosimy sól, która nadaje smak potrawom, tak jak Pan Jezus nadaje naszemu życiu sens. Przynosimy także jajka. Jajka, które są symbolem nowego życia, symbolem zmartwychwstania Pana Jezusa. Bo to wszystko ma wielkie dla nas znaczenie. Dlaczego? W niedzielę, kiedy wstajemy, kiedy pójdziemy do kościoła, będziemy słyszeć niesamowicie piękną Ewangelię o tym, jak apostołowie Jan i Piotr udają się do grobu Pana Jezusa. I okazuje się, że przy grobie zastają odsunięty kamień. Nie ma Pana Jezusa w grobie. Niewiasty Maria Magdalena spotykają Pana Jezusa, który mówi: zmartwychwstałem, ja żyję, pokonałem śmierć. I teraz każdy z was,
jest zaproszony do tego, aby być z Panem Jezusem w niebie. A ja też? Tak, każdy. Każdy ma szansę na spotkanie z Panem Jezusem i na zmartwychwstanie, czyli na bycie w niebie. Od czego to zależy? No tylko od tego, czy naprawdę chcemy być przyjaciółmi Pana Jezusa. I mam nadzieję, razem ze Sky, razem z Marszalem i z tymi dziećmi z naszej oazy, które pomagały nam przygotować te rekolekcje, że przez ten czas chociaż trochę do Pana Boga się przybliżyliśmy, że mogliśmy naprawdę spotkać się lepiej z Nim i że dzięki tym rekolekcjom będziemy pamiętali, że prawdziwy przyjaciel Pana Jezusa to ten, kto o Nim nie zapomina, nawet jeśli jest daleko, nawet jeśli jest chory, nawet jeśli ogarnia go lenistwo, ale znajdzie dla niego zawsze czas. Zgadzasz się ze mną, Sky? Zgadzam się. A skoro prawdziwy przyjaciel nie zapomina o swoim przyjacielu, to może zadzwonimy do Marszala? Bardzo dobry pomysł. Zadzwonimy i powiemy mu, że życzymy mu powrotu do zdrowia. Okej. A teraz zapraszamy Was na drugą część naszego spotkania, gdzie dzieci pokażą, jak można przygotować tradycyjne wydmuszki. No to razem z Sky pozdrawiamy. Pa! Pa! Zapraszamy! Sky, dzwonimy do Marszala. Dzwonimy! Ciekawe, jak się czuje. Może śpi? O! Szczęść Boże, Marszal! Cześć, Marszal! Szczęść Boże, księże. Cześć, Sky. Słyszałem, że chory jesteś. No, troszkę cię pochorowałem. Co ci jest? Nie mam pojęcia. Mhm. To chyba po tej wczorajszej nieświeżej kości. Oj, Marszal, mówiliśmy, że Sky, uważaj na to, co jesz. Ale no, słuchaj, nie, wiesz co, najważniejsze teraz jest to, że chcemy ci życzyć dużo zdrowia, dużo sił. No i przede wszystkim pamiętaj o tym, że modlimy się za ciebie, żebyś powrócił szybko do nas, żebyśmy mogli znowu się spotykać i razem bawić. To co, pozdrawiamy cię ze Sky i do zobaczenia i do usłyszenia. Pa, zrobię ci wydmuszkę. Dziękuję. Pa. Pa, pa. Z Bogiem, pa. Na początku potrzebujecie czyste jajko umyte pod wodą. Możecie kogoś poprosić z dorosłych o pomoc. Nam dzisiaj pomoże ksiądz Paweł. Tak jest. Ja wam dzisiaj pomogę. Franek i Jasiek. Będziemy robić wydmuszkę. Ale żeby była wydmuszka, to pierwsze, co to są chłopaki na stole? Jajka. Jajka. Popatrzcie, czy to jajko jest ciężkie? Chwyć do ręki. Tylko delikatnie. Nie. A czy to się czymś różni? Tak. Czym się różni? Że to jest cięższe. Okej, czyli te w środku jest pełne, a te już jest puste. Teraz wam pokażę, jak się robi wydmuszkę. Patrzcie się. Musimy na początku zrobić lekką dziurę u góry. Dobra, ale jak już jest u góry, potrzebujemy zrobić też u... U góry. A tu jest góra. To tu jest co? Dół. No właśnie. To spróbujemy robić. Jest mały otwór? Dobra, teraz go troszeczkę powiększymy. Ale potrzebujemy z dołu znacznie większą tą dziurę, tylko trzeba być bardzo ostrożnym, żeby się nam jajko nie rozbiło. No właśnie, łatwo jajko rozbić. Widzisz, prawie się rozbił, ale jeszcze nie. Tutaj powiększymy też dziurę. I teraz jest trudniejsza robota. Kto się podejmie? Franek czy Jasiek trudniejszej roboty? Kto chce? Może Jasiek. Może Jasiek? Czyli na brata zwalasz? Ja też zawsze na starszego brata zwalałem. Ale nie jest chyba do końca dobry. Dobra. Franek i Jasiek. Teraz, kiedy mamy już jajko, widzimy, że troszkę z niego wycieka, trzeba przyłożyć, Jasiu, mocno buzię do tego jajka, do tej mniejszej dziurki i wydmuchać wszystko, co jest w jajku na talerzy. Próbujesz? Jak, Jasiek? Wyszło? Wyszło. No to z tego jajka będziemy mogli zrobić dzisiaj co? Na przykład jajecznicę. No nie? Franek? No jak to nie? No przecież z jajka się robi jajecznicę. To odkładamy, jest nam niepotrzebne. Dostaje nam tylko teraz takie jajko. Teraz został jeszcze jeden krok. Trzeba iść do łazienki albo do kuchni
jeszcze troszeczkę tej wody do tej dziury, tych dziurek nalać i jeszcze raz tak samo wydmuchać, przepłukać i mamy pięknie przygotowaną wydmuszkę. Takie wydmuszki mogą być z jajek małych, kolorowych, ale mogą być też z jajek jakich? Dużych, no nie? Dobra, to teraz będzie krok drugi, czyli już ozdabianie. Kiedy mamy już puste jajka, to teraz będziemy potrzebowali farb. Oprócz farb przydadzą się też pędzle. Oprócz farb przydadzą się też inne ozdoby, ale przyda się też woda do płukania pędzli. No to zaczynamy! Macie już pomysł na wzór jakiś? Nie, nie. Ja mam taki pomysł, że będę robiła krążoki, na przykład krokaszki jakieś, zawiasy jakieś, zigzaki. Spoko. Ja będę improwizować. Okej. Co macie wymyślone wzory? Ja też. Będę robić wzorki. Okej. Lena? Jeszcze nie wiem. Dobra. Szymon, co tam malujesz? Jaki kolor? Aha, a Andrzej? Udało ci się tą farbę ze schłą? No, jeszcze nie wiem, co mam. Co, macie wymyślony wzór na jajka? A Oliwier, ty masz pomysł? Na białą. Na białą, super, już masz wzorki, pięknie. A Laura? A Laura też już ma, patrzcie, wzory porobione. I co, macie wymyślone wzory? Nie. Ja. Ale coś się nie posłucha. Ale się zbył. Słuchajcie, umówmy się tak, że jak ktoś skończy, damy tutaj Gosio i można sobie odłożyć jajko do wyschnięcia tutaj na pół. Okej? Okay? Już skończyłaś? To gdzie ksiądz mówił, żeby odnieść jajka? Chodź, chodź Stasieńka, zaniesiesz. Dziewczyny, co to za pejzaże? Morze? Góry? Las. Robicie bazę, a później ozdabiacie. A można nazwać swoje jajka? Można nazwać. Jakie nazwy? Klauna. No kładzie. Takie kolorowe. To bezpieczne rytmalnie. Co, masz gotowe, Paweł? O kurczę, teraz trzymasz, żeby wyschnęło, tak? Rozumiem. Wow. I myję podłogę. Jakie Karina ma w kropki fajne. Pytanie do was. Jaki masz pomysł na jajo? Zrobię całe w jednym kolorze, czyli kraszące. A później jeszcze jakieś wzory mam zrobione. Na kolorowo. Na kolorowo. Jakie już masz kolory? Pokaż. Już się pytałam, ale pokażesz nam do kamery, co? Niebieski i zielony. Ty masz nos zielony, to wiem. Wielkanoc? Tak. A czemu? No jakby można spędzić czas z rodziną. Jest mu humor, Julka? Tak? A kogo oblejecie w tym roku wodą? Weronikę? Zasłużyła, żeby ją tak oblewać? A komu Weronika oddasz? No, a nikt nie powiedział rodziców. A kto rodziców obleje? Ja. To możesz odnieść tam, żeby ci wyschło, wiesz? Szymek, a dodasz do koszyczka swoje jajo? Dobrze.
Kiedy skończymy ozdabiać wydmuszkę, możemy wpukać w domu dużej wykałaczki. I wtedy? Wkładamy wykałaczkę do jajka. No i takim sposobem mamy bardzo ładną ozdobę. Zachęcamy Was, drogie dzieci, do przygotowania takich wydmuszek samodzielnie w domu. A już teraz razem z animatorami, z tymi, którzy pomagali nam przygotować te wielkopostne rekolekcje, chcemy Wam wszystkim życzyć... Błogosławionych świąt! Pa!